Media, jakie znacie, nie istnieją. Ten samochód nie istnieje. Te rowery nie istnieją. A ja wcale nie jestem. Oj, Wojtek. W ciągu ostatnich lat stało się dużo łatwiejsze klonowanie, kopiowanie głosu. A ciu, potrzebowałbym tylko twoich danych z dowodu. Pracownik przez 3 grosze. Czemu uderzenia? Obejrzyj Marcin Paruwa sylwetki polskich gangsterów. Mocne gówno XD. Dzięki, Starna, że to obejrzymy. To myślałem, że to będzie od deepfake'u. Wolał oszustną ponad 100 milionów złotych. To są tak zwane deepfake'i. No to masz już adres. Wrocław. To naprawdę nie byłeś ty? Dzwoni ktoś z twojego telefonu, z twojego numeru i używa twojego głosu. Sklonujemy mój głos i zadzwonimy do największych polskich influencerów, żeby ich oskamować. Potem zadzwonimy do moich bliskich, żeby ich oskamować i zobaczymy, jak wiele można zdziałać z tak sklonowanym głosem. Sztuczna inteligencja to potężne narzędzie, które na pewno już na zawsze zmieni naszą rzeczywistość. Jak dzisiaj to tobie ułatwia życie? Jak ty wykorzystujesz do takich swoich codziennych obowiązków? Ja mam automat, który przechodzi mi newsy, sprawdza, na jaki temat są. Jeżeli zaciekawi, to zrób mi krótkie podsumowanie. Do tego, żeby wstępnie robić napisy do filmów. W takiej pracy bardziej zawodowej, no to korzystam z Copilotów, który pomaga ci na przykład w programowaniu, nie? Ale jak każde potężne narzędzie może zostać wykorzystane w złym celu. Nie, trochę za dużo dramatu. Przede wszystkim można kogoś namówić do tego, że po drugiej stronie jest ktoś inny. Taki jeden z ekstremalnych przykładów, który był opowiadany, był przykład, w którym ktoś odgrywał policjanta, dzwonił do matki, powiedział, pani syn zabił człowieka na drodze. No i był pięknie wygenerowany głos syna, który mówił, mamo, potrzebuję pieniędzy, zabiłem człowieka na drodze i tak dalej. I tego rodzaju skam zrobimy właśnie w tym odcinku. Tamtego zdania nawet nie powiedziałem ja, tylko właśnie mój sklonowany głos. I proces takiego klonowania głosu jest banalnie prosty, bo wystarczy pobrać sobie kogoś wypowiedzi, z wywiadów, odcinków, albo po prostu nagrać sobie czyjś głos. I później wszystko dzieje się już samo. Lubię pomalować ludzi, to moja pasja i chłopak, nazywam się Tomek. Tomek, jesteś jak w internecie znany jako szalony reporter, nawet się przejęzyczyłem jak zjem. To jest straszne! Jest! Sukces! A jeśli zostanie to połączone ze spoofingiem, czyli podkradnięciem kogoś numeru telefonu, może to wywołać duże szkody. To jest w ogóle jakiś taki ciężki proces? Wystarczy znać kogoś numer i jak ktoś ma narzędzia, to umie to zrobić? Czy to jakby jest jakiś długa... To jest prosty proces. No, Ej, powiem wam szczerze, że jak oglądam ten odcinek, to nagle mam ochotę ludzi pookradać. I na przykład zadzwonić do Sergiusza, udać, że ja to ja, mimo że ja to nie będę ja, bo kogoś za siebie podstawię i pożyczyć od niego 50 tysięcy złotych na przykład. No, ty byłeś ofiarą spoofingu jakiś czas temu i czy od tamtej pory pojawiły się w twojej głowie jakaś taka przestrzeń, jakieś pomysły na to, jak możemy się chronić przed spoofingiem? Ja myślę, że najważniejsze, co możemy robić, to o tym rozmawiać i uświadamiać ludzi. Ta świadomość naszego społeczeństwa tutaj musi wzrosnąć i wzrośnie niestety poprzez, tak zgaduję, że niestety wzrośnie poprzez liczbę przestępstw, które będą się pojawiały. A więc możemy sklonować sobie kogoś głos, a potem skopiować jego numer telefonu i tak zadzwonić do jego bliskich. I na przykład poprosić o dane z dowodu osobistego, pora to sprawdzić. Oczywiście w imię nauki. A skamowanie zaczniemy od Mateusza. Troszkę, no. My dzwoniliśmy faktycznie z mojego numeru, żeby nie łamać prawa, ale sam proces spoofingu nie jest taki trudny. No siemano, Mateusz, udało się dzwonić wreszcie. Tak jest. Wiesz co, a moglibyśmy się spotkać dzisiaj, bo chciałem coś dograć jeszcze do filmiku. Ja jestem w drodze do Kato już, wiesz? Ja ci mogę coś zagrać u mnie i podesłać. Powiedz mi, co potrzebujesz. Nie, no taka tam pierdoła, bo Łukasz chciał komuś obciągnąć i no. A, rozumiem, poważne sprawy. No to ja przyślę próbkę spermy pocztą, więc spoko. Dobra, nie byliśmy przygotowani na tak długą rozmowę, ale właśnie dzwoniliśmy do ciebie. Zostałeś ze sztuczną inteligencjonowany. A, bardzo ładnie. Dobrze brzmiało, co? Tak, tak. Jeszcze w aucie i z takim, miałem taki moment takiego... dobra, nie słyszałeś mnie przez chwilę, muszę powtórzyć. Hehehe, kto jest królem deepfake'ów? Uczeń przerósł mistrza. A musi być Mateusz bardziej uważny, bo to tak... Ja nie wiem, czy ty jesteś świadom, jak... Dobra, widzowie, bo... Noli widzę, że tutaj bardzo, bardzo tutaj, że tak powiem, zabiega o uwagę. Czy zróbmy ankietę bycia gejem. Czy przespanie się z osobą transpłciową to bycie gejem, czy nie? Proszę o opinię, tak lub nie? Są zagrożenia w dzisiejszym świecie. Największa łatwość w tym wszystkim jest taka, że
modele bardzo łatwo wcielają się w rolę. To znaczy powiedz im, jesteś teraz nauczycielem, jesteś 14-latką, jesteś czymś tam i one będą zmieniały swój sposób mówienia. To buduje... Ale zdania są podzielone, to tak mocny 50-50 jest na czacie. Trudne się wylosowało. Wiele łatwiejszą relację z kimś, kto jest atakowany, jak będziesz wyrażał się w taki sposób. Fame poza tym, że Ulfik powtarza, że się odcinają od slangu więziennego, przecież teraz to frajerice L lata 20 razy częściej niż kiedyś XD, rozumiem, że wystarczy powiedzieć my się odcinamy i jest git. Ogólnie wydaje mi się, że to jest ten moment, który nie chcesz się nikomu naradzić i chcesz, żeby ludzie dali ci spokój, więc znajdujesz rozwiązanie, bo z jednej strony jak się od tego totalnie odetniesz, to inni mają na to był przewagę medialną w rozumieniu tego, że robią większe dymy, większe zamieszanie, a z drugiej strony jak będziesz pielęgnował dalej takie słownictwo, będziesz pielęgnował postaci tego typu, to ludzie będą ci zarzucali, że promujesz zło i będą się buntowali wobec potencjalnego kupna pay-per-view. Więc federacje próbują znaleźć złoty środek, czyli dalej tych ludzi kontraktują, ale jednocześnie mówią, że oni się od tego odcinają. Uznali, że tak jest najwygodniej. Natomiast no nie do końca jak to działa. No nie wiem, no ja nie jestem moralizatorem, ja nie jestem osobą, która chciałaby mówić co wolno, czego nie wolno. Ja mogę powiedzieć, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Mnie osobiście rzeczy tego typu, jeżeli chodzi już o angażowanie kryminalistów, się nie podoba, ale to nie jest moja firma, wiesz co chodzi? Teraz te phishingi i skamy są coraz lepsze, są coraz wyższej jakości, no bo korzystają właśnie z takich metod. To jest trudne teraz, żeby odróżnić. Halo? Cześć, Arek. Dasz babcię do telefonu? Tak, już. Dziękuję. Cześć, Wojtuś. Cześć, babciu. Wojtek z tej strony. Cześć, Wojtuniu. Biorę ubezpieczenie i potrzebuję wpisać dane kogoś do pierwszego kontaktu. Mógłbym podać ciebie? Tak, tak. Babciu, to wiesz co? Potrzebowałbym tylko twoich danych z dowodu, bo pan mówi, że tylko to jest potrzebne. Dowód? Wojtuś? No tak. Wojtuś? Możesz powtórzyć? No. Dziękuję. Kto Wojtek dzwoni? No wnuczek twój, babciu. Wojtuś, a gdzie ty jesteś, w domu jesteś? A, takie aksa nabiorniczej, wiesz, to jest ubezpieczenie na życie. Ubezpieczenie na życie? No tak. Wojtuś, jakie to są śmieszne windy, no tak. Możesz przyjechać do nas? Nie, no wszystko w porządku, ale proszę, pogadajmy jak przyjadę, bo naprawdę muszę iść pieszy i zaraz tego ubezpieczenia nie dostanę. No ale Wojtuś, przyjdź teraz do domu, Wojtuś. Nie. Dlaczego? Wojtuś, ale czemu nie chcesz przyjechać do nas do domu? Nie. 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 Dobra, idziemy do babci. Jesteśmy za mało po przygotowanych tych tekstów, no. Ale to było do udźwignięcia. Babcia się bardzo dobrze zachowała, bo zaczęło dużo zadawać jakichś takich pytań, które wybiły nas z rytmu. U nas chyba w krwi przez dzieckich jest takie antyskamarstwo, nie? Że wiesz, pytanka, tak. Tutaj ten. Chociaż szczerze powiedziawszy, nie wydaje mi się, żeby to wychodziło z tego, że ona coś nie wierzyła. Tylko było... Nie, totalnie nie wierzyła. Jak nie poznałam tego. Na pewno na starcie wypowiedział się tak jak zawsze, czyli populistycznie, to pomogło. O czym ty, Noliw, gadasz? Z czym? Nie, ja powiem tak. Ja jestem obojętny wobec tego, co ludzie robią. Natomiast... Nie chciałbym ludziom wolności odbierać na pewno. Natomiast... Jest dużo rzeczy, które dla mnie są spierdolone. O, powiem wam tak. Wczoraj to było. Wczoraj zamówiłem sobie hot doga. Poszedłem do budki z hot dogami, zamówiłem hot doga. Dostałem go, zacząłem go wpierdalać.
I do zamówienia hot doga podeszły dwie takie dziewczynki w przedziale wiekowym 16-18 lat. Te dziewczynki miały lekką nadwagę. Lekką, nie jakoś straszną, ale lekką nadwagę miały. No i były ubrane w taki sposób, jakby aż ketchup miał za chwilę podejść i rzucić w nie pokebolem, krzycząc: wejdź do pokebola, nie? Dosłownie, no wyglądały jak Batmany. Jak ofiary dzisiejszej mody. No i podchodzi pani, mówi: słucham, co podać? Ona mówi: dzień dobry. A dostanę może parówkę wege? Pani mówi: nie, nie mamy takich parówek. A, dobra, to dziękuję. I poszły w p***u. Ja mam wrażenie, że to co po niektóre młode osoby, to nie ubierają się tak, bo im się podoba, tylko ubierają się tak, jak im ktoś w internecie każe i nie jedzą tego, co lubią, tylko jedzą to, co coś im kazał jeść. Z całym szacunkiem. Gdyby te dziewczynki naprawdę były wege i jadły wege, to w życiu nie wyglądałyby tak, jak wyglądały. Więc jest wiele rzeczy, z którymi ja się nie zgadzam, ale z tym nie ma co walczyć, bo z tym nic nie zrobisz. Jak Batman chce być Batmanem, to będzie Batmanem. Jak będzie laska chciała wpierdolić wegańską parówkę, mimo że smakuje jak gówno, to będzie wpierdolała wegańską parówkę i będzie krzyczała, że wegańskie parówki są zajebiste, bo jakaś gwiazda ze Stanów Zjednoczonych kłamie, że wegańskie rzeczy są zajebiste, a potem zakłada sklep, w którym sprzedaje wegańskie parówki i nabija kabzę. No, taka jest prawda. No. Albo wielkie koncerny płacą pieniądze za to, żeby promować pseudozdrowe wege jedzenie. I potem te głupkowate osoby, które oglądają tych popularnych ludzi, mówią: o dobra, nie wiem, Kylie Jenner na przykład jest wege i ona mówi, że bycie wege jest super i dzięki wege ma taką gładką, piękną cerę. Nie dlatego, że ma 20 operacji plastycznych, robi sobie 20 masaży w tygodniu i nie dlatego, że napierdala botox, bo ją tać, tylko ona je wege. To ja też będę jadła wege. A ja po prostu mam wulkany na czole, bo mam gorszą genetykę, ale parówka wege to naprawi. No. Nie jestem wegefobem, tylko jestem zjebofobem. Bo jak masz osobę, która wpierdala mięso, to na nie chodzi. Osoba wpierdalająca mięsa nie wchodzi do restauracji, w której jest wege jedzenie i nie mówi: nie macie niczego z mięsem, ale wy nie jesteście... Jak można jedzenia nie mieć z mięsem? A osoby wege przychodzą do restauracji, które są normalne i mówią: nie macie nic wege, to nawet nic zjeść tu u was nie wolno. Jakieś pozycje wege byście dodali. Nie podoba się, to wypierdalaj do żabki, zrób sobie zakupy i w domu sobie przygotuj sałatę. Na. Głosu, no nie poznasz mojego głosu? Nie. Ale to nie, a czemu? No nie wiem, taki twój głos był inny. Jakoś inaczej to brzmiało? Na policjanta? Tak, właśnie chcieliśmy sprawdzić. I co, to nie brzmiało jak mój głos? No nie, trochę podobnie, ale... Ale babcia, dobrze, uważnie, bo babcia od razu... A po co ci ubezpieczenie? A że wy dowód przyniesiecie? Tak. No właśnie, ale na przykład, bo Wojtuś, ja już miałam parę telefonów. Jeden był ten Janusz, dzwonił do mnie i właśnie on mówi, że ciociu wszystko wiedział. Pyta mi się najpierw o moje zdrowie, ale mówi: ciociu, ja mam taki dużą sprawę. Brakuje mi, muszę dzisiaj zapłacić 50 tysięcy. Później ja do niego dzwonię, a to się okazało Janusz. LOL, ten sam obraz mam w domu rodzinnym. Że w ogóle nie dzwonił do mnie. A znów następny, jak był też telefon, za policjanta. Sztuczna inteligencja, inteligencja ludzka, 0-1. Ale teraz się przygotujemy. Ale to dlatego, że sztuczną inteligencją sterowała wątpliwa inteligencja ludzka. Rodzica. Rodzice, niech ci wyślą zdjęcie czegoś z twojego pokoju. Skamujesz mi. Jeszcze 9 minut idę, a tak fajnie się siedziało, nie powiem, rozmarzyłam się i tyle, takie życie. To sobie konia zwal. Czy tam, co tam dziewczyny robią. Przejdzie ci. No, mogę spróbować. No, hej mamo. Możesz teraz chwilę rozmawiać? Mogę. Słuchaj, bo nagrywamy taki odcinek i potrzebne mi jakieś zdjęcie z dzieciństwa. Mogłabyś z albumu zobaczyć? Ja zobaczę sobie, może coś ci tam znajdę. Czemu to było niemiłe? No Olif, no ja tak robię. Jak ja się rozmarzę, to konia walę. A najlepsze jest to, i to też jest popierdolone, za każdym razem, kiedy Natalia śpi, a ja sobie konia zwalę, kulturalnie, po cichu, i Natalia znajdzie chusteczkę, to ja mam przypał za to, że konia sobie zwaliłeś.
No. W jakim wieku masz być? A to bez różnicy, bo ja po prostu żadnego nie mam. Po prostu... Dlaczego ona je znajduje? No bo ja odruchowo mam tak, że jak zwalę konia, to zmęczony jestem i nie chce mi się wstawać, chusteczki wyrzucać, to rzucam koło łóżka. To jest naprawdę wycieńczające. Którekolwiek z albumu, albo nawet jakieś takie z ramki, które tam stoi w pokoju. To zrobić zdjęcie, tak? No dobra, najlepiej jakbyś to wysłała teraz, bo to obojętne jakie tak naprawdę. No to idę, szukam. Ale słów poszło, przerażająco słów. To wyszło na pewno, nie? Poczekamy jeszcze na zdjęcie, żeby mieć to takie... Chyba ten... Dobrze, że nie przyklejasz jej na plecy. Bez kitu. Bez kitu. A, dobra! Natalia, mogę opowiedzieć o kamyczkach? To opowiem. Powiedzcie szczerze, czy Natalia miała prawo się na mnie wkurzyć, okej? Okay? Natalia pojechała sobie na wakacje z rodzicami do Kołobrzegu. Na 3 dni chyba, albo 2. I będąc w Kołobrzegu napisała mi, że ma dla mnie niespodziankę, że ona mi muszelki nazbierała. Mi zdjęcie muszelek wysłała. Najpierw napisałaś o muszelkach. Więc ja stwierdziłem... że skoro jej z Kołobrzegiem kojarzą się muszelki, to ja jej nazbieram kamyczki. Żeby nie było, że ja nic nie nazbierałem i się nie postarałem. Czaicie, że ona focha pierdolała o to? Nieprawda. Pierdolałaś focha, że ci kamyczki chciałem dać! Dobra, przynieś swoje prezenty. Ja wam pokażę, tak szczerze, czy ja powinienem się wkurzyć, czy ona, nie? Nie wiem, tam gdzie zostawiłaś. No, koło książek pewnie. Więc tak, Natalia kupiła mi magnes z napisem Rafał miły i wrażliwy i powiedziała, że jest to zabawne, bo nie jestem ani miły, ani wrażliwy niby. Rozumiesz? Nie jestem ani miły, ani wrażliwy. To jest nieprawda, jestem wrażliwy. I kupiła mi linijkę z napisem Rafał i powiedziała, żebym sobie zmierzył, bo chyba nie tak wygląda 18 cm. I ona miała czelność się przypierdolić do mnie, że ja prezentu jej nie kupiłem. Tylko no nie wiem w sumie. Nauczyła się przy tobie nawet śmiesznych żartów. Tak! Właśnie to jest to. Ja Natalię nauczyłem humoru. Tylko problem polega na tym. Że jak ja sobie w ten sposób żartuję, to ona się obraża. Obraziła się często. Na przykład, nie wiem, ja mówię Natalii, Natalia, mam dla ciebie prezent. I ona mówi, jaki? I ja na przykład pierdzę, bo uważam, że jest to śmieszne. Jest to głupkowate, ale jest to śmieszne. I ona się obraża, jest takie... No, wiadomo. Ja nigdy od ciebie prezentów nie dostaję. Mogłem się spodziewać, że to coś głupiego. Dwu przysyła 2 złote i 93 grosze. I co jak zmierzyle, to wyszło ci przynajmniej 10 centymetrów. Bo ty zawsze gadasz... Wolałem nie sprawdzać. Ty zawsze gadasz, że ty coś... No. Że ty coś zrobisz, albo że też coś do mnie masz. I to nieważne co, nawet te kamyczki, ale ty i tak nie pójdziesz i ich nie pozbierasz. Dobra, a jak ostatnio przyszedłem i powiedziałaś, że mam dla ciebie kolę, to się nie cieszyłaś. A to też prezent. Lubisz kolę? Lubię kolę. No ja też lubię kolę. Dziękuję, o chuj ci chodzi.
Dzisiaj ci kupiłem na przykład Oreo. Po prostu... No już było otwarte, jak przyszedłem. Bo nie chciałem, żebyś zjadła wszystkie, żebyś nie mówiła, że kalorii za dużo zjadłaś. Pamiętaj, że Natalii za uroczenie przejdzie i się zdziwisz? Stary. Prawda jest taka, że Natalia nie znajdzie drugiego faceta, który jest tak zabawny jak ja. Może znaleźć mężczyznę... Co? A nic, kłaczek. Może znaleźć mężczyznę z większym penisem. Będzie to trudne, ale da się. Jakiś murzyn na przykład, nie? Da się. Ale nigdy nie znajdzie nikogo śmieszniejszego ode mnie. Patrzcie, ostatnio, ja serio jestem zabawny. Ostatnio się pokłóciliśmy, nieważne o co, i siedzieliśmy w salonie, i ja sobie bekłem z 5 razy, ona taka w k***a na mnie patrzyła, potem spierdziałem się z 7 razy, i to był sposób, żeby zacząć konwersację, bo zaczęła się przypierdzać, czemu pierdzę. I dzięki temu, jak się pokłócimy, to ona musi pierwsza zacząć rozmowę, a nie ja. To jest zabawne, tak szczerze. Jakby, może damska część tego nie zrozumie, ale to jest śmieszne. Tak czy nie? Przeniesiesz mi kole? Co? Nie. No przenieś mi kole, weź. Nie ma coli. Ale twoja jest. Już jej nie ma. Nie, ta duża, widziałem, na stole stała. No to przecież pisałam nawet do ciebie, czy ją wypiłeś, bo nie wiem, czy sobie kupować. No ale nie, bo stała obok mojej. Rafał, przyszła, staje jedna butelka na blacie. No tak, no i ta jest ta moja, ale to twoja. No to już jej nie ma. To wypiłaś całą kolę tak szybko? No prawie. To daj mi to, co zostało. Nie. Daj kamyczki. Nie chciałaś tych kamyczków. Ja to nie chciałam tych kamyczków. Oczywiście, że chciałam. Doceniłabym to, że przyda się pozbierać. No na pewno, teraz tak pierdolisz. Ciebie wyróżnia to, że ty możesz robić tylko rzeczy, które nie wymagają od ciebie większego poświęcenia niż wstanie z kanapy. No to na przykład co niby takiego robię? No właśnie nic. No, na pewno. No. A jak mi widzowie kupi kwiatka, to mi to potem wypomina przez następny miesiąc. Nie wypominam, tylko przypominam, że kupiłem. Nieprawda. Dobra, powiem wam tak, Natalia się do mnie przypierdala, że jej kwiatków nie kupuje, bo ja uważam, że kupowanie kwiatka to jest bez sensu, to gnije, psuje się i trzeba to wyrzucić po chwili, więc kupiłem jej kwiatki z Lego i powiedziałem, że nigdy więcej już kwiatków nie dostanie, bo ma na stałe takie, które się nie psują. Ona nadal kwiatki chce, to ja jestem praktyczny. Raz tylko było tak, że wypominałem jej zakup kwiatka, ale to humorystycznie, bo powiedziałem, żeby sobie kwiatka wybrała i wybrała takiego, który kosztował 40 zł. Ja tak patrzę na tą laskę, mówię, ile wy 40 zł za kwiatka? Ona mówi, nie no proszę pana, taka kobieta to zasługuje, Ukraińcy to po 5 takich kupują. Mówię, 40 za kwiatka, nie? Mówię, dobra, mówię, już to wezmę, nie? Mówię, i chodziłem. I gadałem jej co jakiś czas, że wydałem na nią 40 zł, ale to w formie żartu, bo to śmieszne, że kwiatek 40 zł kosztował. Tęska można określić tak. Wiesz, że nie rozmawiałaś ze mną wcześniej? Rozmawiałam. Nie, to nie byłem ja, to była sztuczna inteligencja. Poważnie? Poważnie. Jezusie kochany, to naprawdę nie byłeś ty? Wyobraź sobie, że ktoś ma tak dużo pieniędzy, że jest w stanie pięknie manipulować opinią publiczną i generuje tak dużo fejków, a ludzie tak bardzo to łykają, bez, że jest w stanie wygrać wybory w wielu miejscach i stworzyć sobie no, marionetki w ten czy inny sposób. Bąki bawią w każdym wieku i każdego oprócz gruczolaka, bo po każdym musi majtki zmieniać nasz dziadzia. Oczywiście, że bąki są zabawne. Płaska ziemia, czy tam oparta na 7 krokodylach i w ogóle, to są rzeczy, które, jeżeli będzie miało się wystarczającą moc w krajach, gdzie panuje demokracja, będzie można po prostu przejąć władzę i to mnie przeraża. Dobra, przyznajmy, że to już jest przerażające, ale oprócz sklonowania głosu, można też komuś oczywiście podpierdolić twarz. Obawiasz się tego trochę, czy bardziej jesteś spokojny, że znajdziemy jakieś narzędzia i rozwiązania, żeby z tym walczyć? Dlatego tu jesteśmy, bo im szybciej wyedukujemy ludzi, nie, że takie coś w ogóle istnieje i jest na tak wielką skalę, tym większa szczepionka, bo wierzę, że będzie sporo osób.
Powiem wam, że ja, mnie też te deepfake'i dotykają. Patrzcie na przykład, co jakiś idiota sobie zrobił. Wiecie, żarty żartami, ale ja też myślałem, żeby tego gościa zgłosić na przykład za naruszenie dóbr osobistych. Proszę. Rozumiesz? Normalnie debil mi twarz podłożył. Dziękuję bardzo. Taka, nie wiem, niemożliwie dużo miała lat, 113, 120, której wygenerowano, że ona tam zrobiła tort. Ludzie, którzy to gdzieś tam podawali dalej, nie wiedzieli, że to jest deepfake. Pal 6 tą babcię, ale jakby to była kampania, która miałaby na celu, nie wiem, skłócić ludzi, zrobić dezinformację, wpłynąć na wybory, no to byłoby drugie. No, oczywiście, że tak, tak. Ty byłaś ofiarą skamu, prawda? Tego, o których właśnie rozmawiamy w tym odcinku. Byłam. I na Facebooku, i na TikToku pojawiały się reklamy z moim wizerunkiem. Kiedy rok temu ogłosiłam, że kupiłam mieszkania, no to najpierw było właśnie, że jeśli też chcesz zainwestować, to musisz założyć naszą aplikację, dostaniesz pieniądze. Teraz była druga, mój filmik, gdzie zrobiłam storytime, był przekształcony na różne języki. Sama bym się dała nabrać i to była jakaś aplikacja właśnie dubajska bodajże. A przerażająca jest taka jedna historia, która wydarzyła się w Hongkongu. W jednej firmie pracował sobie ziomeczek, no i zadzwonili do niego z jakiegoś oddziału Wielkiej Brytanii. CFO, czyli tam dyrektor finansowy, powiedział, że potrzebuje wypłacić 25 milionów dolarów. No i w tym celu zorganizowali meeting, połączyło się tam 6 osób, był tam właśnie dyrektor finansowy i kilka innych przedstawicieli tej firmy z zarządu na jakichś tam wysokich stanowiskach. No i ziomek odpowiedzialny za robienie tych przelewów, jak zobaczył te najważniejsze osoby z firmy, no to faktycznie zaakceptował ten przelew, no i przelał 25 milionów dolarów. Po tygodniu się okazało, że to były deepfake'i i policji nie udało się znaleźć złodziei. Mocne. Tym razem przygotowaliśmy się do tego profesjonalnie. Ej, a kichnięcia właśnie! Zróbmy kurwa napad o 5 kichnięć. To za gówna. Zrobiłem ponad 100 swoich wypowiedzi. Podzielone jest to tutaj, kurczę, na sektory. Zielone to jest gadki o mnie. Link do YouTube. To test deepfake Moses Glosto, bo dziwnie to wygląda, stary. Stary, no tak, to tych deepfake'ów od lata, no ja nie wiem, w zasadzie się domyślam, no, że jakieś gówno. Widzowie, donate'y działają, no ja ale nie po to nie streamuję, żebyście mi donate'ów znowu nie wysyłali, jakby serio, no. Żarty żartami, ale to już się niesmaczne wręcz robi, niesmaczne. Deepfake. W życiu bym z grubym człowiekiem nie rozmawiał. Obrzydliwe. Generalnie na jakieś tematyki rozmów. Do tego mamy cały jeden monitor jakichś takich pierdołek. No kurde, ale przejebana. Czas na poszukiwania nie może zająć. Raper. Model, raper. Kto? Tomasz. Ole. Siemanko. Dobra, on to łyknie wszystko, także tutaj nie mam wątpliwości. Witam serdecznie, Wojtek z tej strony. No wiem, no i co tam? A u mnie wszystko git, dzięki. Właśnie kończymy taki mocny projekt. Chciałem ci wysłać jakąś paczuchę po prostu, wiesz, z merchem i takie żerki ode mnie. Okej, okay, a kiedy chciałeś ją wysłać? No w przyszłym tygodniu jakoś przyjdzie pewnie. Dobrze, nie ma problemu, z przyjemnością coś wrzucę jak trzeba. O, bardzo mi miło, że o mnie pomyślałeś, Wojtuś. No dobra, to wysyłaj, nie? Okej, okay, nie ma żadnego problemu. A jeszcze możesz to powiedzieć, czy nie? Wiesz co? Nie będę ci spoilerował tak na razie, ale no coś takiego z podróżami, ale to okay. No jak dostaniesz paczkę, to zobaczysz tak dokładnie. Zmieści się wszystko dobrze, czy jest dziwnie brzmiesz? No tak szczerze to słabo, no. Ty, czekaj, to jest sztuczna inteligencja. Kurwa, no. Co jest? Ja pier...
Jaki to jest intelektualista? Weź po prostu podaj stary adres i ci podeślę paczkę, no. Adres podać? No jasne, możesz podać. Kraków. No ja, no zajebiście. Dawaj go, dawaj go, na górę, wyżej! To ty dzwoniłeś, że takie dziwne było to połączenie. Nie. No nie pier... Podałem komuś adres i wszystko z twojego numeru telefonu, ty dzwonił. Co ty pierdolisz? Wiesz co, mam teraz podejrzenie? Ostatnio słyszałem o takich kolach, że ktoś podaje twój numer i przez AI zmienia głos. No nie, no żaden prank, żaden prank. Okej. No to Ja ten chłop też jest mocny. Zgrzeczony powiem wam, że ja chyba też dałbym się nabrać, bo dzwoni do ciebie ziomek, chce do ciebie tylko adres. A ja biedny Mikołaj, ale trochę panika, no też tam idzie do Tomka. Ale wiesz dlaczego stwierdziłem, że to nie jest AI? Tutaj jakby ta intonacja była taka wiarygodna. Stwierdziłem, że dobra, to jest raczej legitne, nie? Dobra, wysyłam ci SMS-em paczkomet. No ja, no zajebiście. Ja nie wiem. Ale to było gówniane. Nie, żadna z prób nie była tak słaba jak to. Pelecano Surfaskans, nie? Tak. No dziwnie stary, nie? Ale może go wyedukowaliśmy przez te wszystkie nasze odcinki już. Nie. Nie uczy się. Zaatakujemy go jeszcze z deepfake'a jakoś. Jaki zadowolony, że nie jest zaraz na szczycie. No jasne, możesz podać. Wrocław. No ja, no zajebiście. Elegancko. No to masz już adres. No tak się trochę k***a pamięci dziwnie zrobiło z tobą. Żadna wymówka nie przekona mnie przed tym, że nie wędrujesz, Marcin, na szczyt pelikanometru. Nawet trochę go zrobię wyżej niż Tripsa chyba. Bo on w tę grę grał tak jak tylko chcieliśmy. Już ci wysyłam kotek na SMS-ku. Nie, no to najlepiej jak mi podasz po prostu teraz przez telefon. Bo siedzę i tak przed kompem, nawet z tą bazą danych to... Dobra. Dobra, git, dziękuję. Wideo połączyć, bo mi to się nie gra. Zapomniałem, Zachia. Dobra, Najbliższe brzmiał, stary, no naprawdę, brzmiałeś, jakbyś po prostu był jakiś taki, no tak trochę inaczej, ale ciężko się połapać. Tylko, że ja daję paczkomat, ale wiem o co chodzi, no jest. Dałeś paczkomat? Ale bo czułeś, że coś jest nie tak, czy co? Tak. Generalnie, no pelikan. Coś tam przy pelikaniu. No mocno przy pelikaniu, stary, żebyś się nie, po prostu nie chichrał jak jakaś... Też to ty się chichrasz. Stary, ale jak ja patrzyłem tu na ciebie jeszcze i robię... O, Fris, dzwoń. Koniec, kurczę. Nie mam moodu teraz, poczekaj. Cisza! Siemanko, witam serdecznie. Co tam słuchać? Ale mnie wszystko taka tam dzięki, po prostu wiesz, jak właśnie merch, kończymy taki mocny projekt, on tam za miesiąc wyjdzie na światło dzienne, no i właśnie w związku z tym dzwonię do ciebie, bo mam taką paczkę PR-ową, którą chciałem rozesłać różnym influencerom przed publikiem. Ja pierdolę! To tak dobrze działało! Kurwa, cztery osoby naraz mówią. No dobra, można powiedzieć, że to, że ten, że łyknąłeś, nie? Wyszło? No nie wiem. No? Przecież wystarczyło się rozłączyć, zadzwonić jeszcze raz i powiedzieć, że coś przerwało, czy coś. Różnie by to można było rozpatrywać. Wydaje mi się, że Freeza dla fabuły możemy przykleić obok tą kolejnika. Poza tym już mamy mało miejsca na antypelikanach, więc tak musiał być. Pasuta nie przykleiliśmy, stary. A co, że on przy pelikanie, jak skurwa... O, bo mnie Freeza rozproszył wtedy. Pasut przy Marcinie Malczyńskim. Ucieszy się. No i przy Szalony. To jest ogólnie chyba jakaś taka grupa, za którą Robert nie przepada. Nie, Tripsa dlaczego mam będzie lubić? Tripsa każdy lubi. Kurna, no dobra, dobra, trochę jak AI mówisz. Ja no to wystarczy, że mi podasz swój adres i czym ja to tyle. Z jakimś botem gadam już, czy Wojtek, ty już nie masz czasu po prostu rozmawiać i masz człowieka, który wpisuje w syntezator, co mówisz i mówi za ciebie. Dobra, tam wyspierdalaj. Ty też. Kliknąłem, tylko równocześnie żeśmy kliknęli znowu. Stary. Bo chciałem ratować sytuację, bo była cisza i klikam i ty nagle klikasz. Kliknę ci zaraz pięcią w pysk, stary. Po prostu rób poczekaj. Od razu jak on kończy, ktoś pytanie, to robisz... A poczekaj, aż to się skończy, zanim klikniesz. Dobra, to podrzuć jeszcze tylko swój adres i mamy wszystko w sumie. Też SMS-em? Nie, no to najlepiej jak mi podasz po prostu teraz, przez telefon. Coś mi to pierdoli, wiesz? Coś k***a, coś mi się nie wydaje. Dobra, tam wyspierdalaj. Czy nie zdałeś egzaminu na pelikana? No trudno, nie? No. Nie jestem taki głupi, zadzwoń do Moniki Kociołek czy coś. No. No, mówię, a kiedy działamy? Halo.
Mać, no, musiał takie pytanie zadać. No nie wiem, kiedy działa, mam 100 odpowiedzi na to, no. Ale łyknąłby! A, okej, okay. Chyba film nagrywasz, w którym zrobiłeś bota z tego? No nie, no żaden prank. Dobra, fajne, podoba mi się nawet, niezłe. Dobra, bo mi się nie to kliknęło i się zjebało. Dziwnie to tylko trochę brzmi, że tak w ogóle nie chcesz pogadać, nie? Dobra, to co z tą paczką? Nie ma jej, ona nie istnieje. No nic, czajnik, antypelikan z naszego tego wykorzystał dobrze naszą nieumiejętność. Wolę SMS-kiem, bo wiesz jak jest. No dobra, dziękuję, zajebiście. No cześć. Coś przerywa, dziwnie mówisz. Ale na którym etapie się kaptały, że coś jest nie tak? Za pierwszym przerwaniem, ale bym ciekawy, co się pierdolił. No okej. Wiesz co się dzieje? To? Nie, no ty jesteś po prostu ostatnio. No nie, no chciałem klika, to mi patrz mi, że nie. Gdzie? No, patrz, biorę i ci pokazuję. Nie machnąłem. No ale nie, no i samu nie łyknął. Nie łyknął. Tak nie samo łyknął. Kto nie łyknął jeszcze? Blołek. Nawet go nie mam wydrukowanego. Dobra, to akurat dziwne, że Blołek nie łyknął, tak szczerze. No dobra, to i samu jego dupcia wędruje jako antypelikan. Zobacz, pompa Timna dole, jak antyskamerska. Mega późno odpowiadasz. Bardzo dziwnie mówisz. Może się spiszemy, co? Dobra, to nie wyjdzie. Trip zdał się nabrać, nie? A najlepsze jest to, że on mi dzisiaj mówił, że go w coś wkręciłeś, więc ja miałam takie, oho, coś tutaj mi nie gra. Coś mi tutaj nie gra. Czyli generalnie na naszym pelikanometrze będziesz nisko, ale trip za karę jeszcze górze idzie, na górę wyżej. Nowerka ma tarczę, ochroną, immunitet dostała, nie? No stary, no. Czekaj, ja nie wiem, czy to jest oj Wojtek. Co ty pierdolisz? Ty co ty, oj Wojtek, to mam tak, już by mi odpowiedział pełnymi zdaniami. Cztery zdania by ulepił takie, trochę musisz poćwiczyć, jeżeli chcesz mi oszukać. Dobra, sorry, bo miałem mikrofon odłączony, coś tam mi się kliknęło. Taką miał minę, jak usłyszał mój głos, nie? Problem jest taki, że jestem po prostu zbyt wygadany. I ludzie, jak już nie powiem czegoś przez pół minuty, to sekundy, to tam. Było to do udźwignięcia. Problem jest, że te... Ale nawet bindy uważam, że mamy dobre. Tylko ja po prostu a to źle kliknę, a to za długo. Często ktoś ma obiekcje, ale później się rzuci któryś bind. Ja jestem ciekaw, w jaki sposób oni byli przygotowani wtedy, kiedy ukradli faktycznie te 25 milionów dolarów. Jako i oni musieli mieć bindy dopiero. Jak oni w ogóle to zrobili, na jak profesjonalnym poziomie to było, że kwestie wypowiadane przez daną osobę w danym momencie pokrywały się z ruchami ust postaci, która to słowa rzekomo wypowiadała. Natomiast już abstrahując od umiejętności stricte takich, nie wiem jak to nazwać, deepfake'owych, to sam research, który trzeba było zrobić, żeby taki skok zrobić, to już naprawdę musi być wysoki level. No ale z drugim, oni pewnie mieli takie, że w czasie rzeczywistym im zmieniało głos. No, ja nie wiem, czy takie opcje są, ale jeżeli są, to chyba musieli tak mieć. Okej. Okay. Jeżeli modulator, to zmienia to postać rzeczy. Ale patrzcie, właśnie jaką miałem rozmowę z Sergiuszem chyba ze 2 albo 3 lata temu, my doszliśmy do wniosku, wtedy jeszcze tej sztucznej inteligencji nie było, że za 20 lat już nie będzie takiej przestępczości, że ludziom się będzie opłaciło kogoś na przykład z nożem zaatakować na ulicy, czy ludziom będzie się opłaciło jakiś skok zrobić na jubilera, tylko że wszystko, cała przestępczość przeniesie się do przestrzeni cybernetycznej, będą tylko cyberprzestępstwa, bo one są dużo bezpieczniejsze nawet z punktu widzenia ewentualnej wpadki, bo widzicie, tutaj okradli jakąś firmę na 25 milionów dolarów i nawet nie potrafią ich złapać, a ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś robi jakiś ciężki napad i w tym napadzie nikt nie zostaje znaleziony. Chociaż historia pokazuje, że często ludzie po prostu robili napady, które im się udawały, tylko byli idiotami, którzy kłócili się potem o pieniądze, kłócili się i plotki na mieście się pojawiały. Nie mam, no dobra. Skam dobry. Ale oszuści to kurwa trochę. Znaczy słabi. Jak do ciebie ktoś dzwoni, to odzwaniaj na ten numer telefonu. Powiedz, że zaraz odzwonisz. Na pewno będą, jak to jest skamer, to będzie mówił nie, ja nie mogę coś tam, więc upewnij się, że to jest ta osoba. Najlepiej innym kanałem, czyli przez jakiś komunikator. Jak ktoś ci mówi, że masz coś zrobić teraz i już, bo coś strasznego się stanie,
poczekaj. Z kamerą zależy na tym, żeby wzbudzić w tobie emocje i żebyś działał jak najszybciej teraz, bo potem może im się to nie udać. A jak dostajesz skam na SMS-a i nie jesteś pewien, czy to jest skam, czy nie, tam dopłać złotówkę do paczki, tu kurier, tu jest jakiś link czy coś, forwarduj tego SMS-a na 8080. Tam ludzie w CERT Polska w NASK-u siedzą i oni weryfikują takie kampanie. I oni sprawdzą rzeczywiście, że to jest jakaś kampania, która wyłudza pieniądze. Wizobia sabotażysta jest warty uwagi, czy nuda w chuj? To są w stanie coś takiego zablokować i są w stanie dzięki temu ochronić inne osoby, które mogłyby paść ofiarami. Zapowiadałem wam, że wrócimy z największym projektem, jaki kiedykolwiek dla was zrobiłem. Że będzie to mój ostatni projekt i że będzie w kwietniu. Jesteśmy kilka dni po kwietniu i to jeszcze nie jest ten odcinek. To, co oglądacie dzisiaj, to jest taka przystawka. I takich przystawek będzie kilka przed dniem 15 czerwca, kiedy to rozpocznie się największa rzecz, nad jaką kiedykolwiek pracowaliśmy.